Jacku, co ty na to? Tak, halo? Czy przysłuchiwałeś się rozmowie? Ale żeś mnie, ale no. Sylwek. Dobre, ale było. Wiesz co, mówili, że Jacek czeka na linii. Ale że żeś Jacek mnie, i więc się chciałem, żebyście mieli jakiś... Odwdzięczę ci się, dobra, dawaj. Czy Jacku, czy przysłuchiwałeś się tej rozmowie naszej? Nie, jestem tutaj zaskoczony, zadzwoniono do mnie, także surprise, surprise. A ja dostałem informację, że właśnie jest do ciebie telefon i że coś chcesz koniecznie powiedzieć. Dlatego musiałem przerwać poprzednie rozmowy. Sylwestrze Wardęga, ja koniecznie chciałem ciebie usłyszeć, bo już odliczam czas do naszego cage'a. Tak, co tam nam jest? Coś mi kalendarzówka nie wpada, wiesz? I tak chciałbym się ciebie, Sylwestrze, mój ty wulkanie intelektu, no. zapytać, czy uważasz, że cage jest taką najbardziej wyrafinowaną formą gry intelektualnej, że najbardziej można się na niej podczas tego cage'a wykazać, że nie ma face to face, czy nie ma tych dwóch przeciwników, nie ma konferencji, gdzie zawsze możesz uciec, bo jakby w pytania krzyżowe, czyli albo wywołać jakąś zadymę, gdzie uciekasz sprytnie od tematu. Czy uważasz, że cage jest, czy pytanie brzmi, czy uważasz, Sylwestrze Wardęga, że cage jest tak najbardziej wyrafinowaną formą rozgrywki intelektualnej? Nie uważam, że cage jest najbardziej wyrafinowaną formą rozgrywki intelektualnej, ale rozumiem, że ty bardzo byś chciał tego cage'a ze mną, tak? Kolejnego. Znaczy ja rozumiem, że ty byś bardzo nie chciał, gdyż... Nie, wiesz co, nie wiem, czy po prostu... Nie wiem, czy internauci nie są już tobą... A miałbym dla ciebie parę pytań, które by cię mogły srogo zaskoczyć. Aha, okej, no to jak tak zajawiasz. No. Ale wiesz co, po prostu się zastanawiam, czy twoja postać nie została trochę... Czy internet już nie jest odrobinę zmęczony twoją postacią? To broń Boże, ja się ciebie nie obawiam. Mówiłeś rok temu. Sylwestrze Wardęga, nie obawiaj się. Już to samo mówiłeś rok temu. I szczęśliwie dla ciebie, nieszczęśliwie dla mnie, szczęśliwie. A, słuchaj, ty coś tam na konferencji mówiłeś, że... Pamiętasz, Robert, o co chodziło? Bo kurczę, wleciało mi. Wiem, że prosiłem, żeby Jacek coś wstawił na Insta. On mi coś zarzucił, Jacek mi coś zarzucił. Ja mówię, jak taki jesteś, że nie jesteś gołosłowny, że wstawisz na Instastory. Czy co to było? Co ty mi, Jacek, zarzucałeś na konferencji? Twoją wypowiedź. Coś mi tam zarzucałeś. Bla, 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 Sylwestrze Wardęga. Bla, bla, bla. Nie, no, zarzucałeś mi coś na konferencji. 12 września o godzinie 18:35. Ja wiem, że ty jesteś taki skrupulant, taki aspirant. Przynajmniej niespełniony aspirant. Nie, no pamiętam, że coś mi zarzucałeś na konferencji. Miałeś to wstawić na... Jak ty nie pamiętasz, to ty mnie pytasz. A to no, gdzie twoje kompetencje? To mi płacą za kejdę czy tobie? Wiesz co, nie no, powstrzymam się od tego, bo chciałem cię tutaj zripostować, ale z racji swojego wieku jakiś szacunek się tam należy. Pytanie jest takie. Jakie? Czy podejmujesz szermierkę intelektualną? I czy jesteś przygotowany na... Bo to ty jesteś od zadawania niewygodnych pytań od lat i tu masz strefę komfortu. A teraz surprise, surprise. Czy dobrze, ty a czy będziesz potrafił... Wytrzymaj chociaż parę sekund, dokończę. Czy jesteś przygotowany na to, żeby wyjść, aby cię wydobyć za uszy albo za tą twoją brodę ze strefy komfortu, zadać ci parę niewygodnych dla ciebie pytań? Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli obiecasz, że pewne granice, i tu nie chodzi o moją osobę, ty się domyślasz pewnie o co chodzi, że nie będziemy wciągali w to dzieci, żadnych dzieci, nie będą wciągane żadne dzieci, ale zobacz, posłuchaj, ty mówiłeś, posłuchałem, właśnie tak wygląda z tobą dyskusja, ja ale to może wam udało się bez przerywania. Ale wiesz, ja też nie potrafię bez przerywania, nie? Czepiesz masło wokół jednej banalnej historyjki, co ja mam ale obiecać, no to po prostu mówisz, że dobra, nie będę już ruszał tego tematu i wtedy okej, robimy cage'a i robimy szermierkę. Jacek to tak ci jak... mówił, że ty się smyrasz się po swoich jajcach i że lubisz się wpierdalać w afery i tam to było chyba w kontekście Fagaty. Tak. No. Tylko Jacek też kurwa udaje, że nie wie, że na tym polega działalność Sylwestra i że ludzie to lubią. A ty udajesz, że nie wiesz, że to robisz. W sensie, ty się przyznaj, że smyra, ty się przyznaj, że się smyrasz nie po swoich jajcach, ale ty, Jacek, przyznaj, że ty wiesz o tym, że ludzie to lubią i to też ma swoje plusy. Nie nazwałbym tak komentarzy, ale Jacek, do meritum, że przejdźmy do meritum. Dobra, do meritum, co słuchajcie, a propos jajec i smierania się, mam taką bombę, mam na Marcina Najmana, wszyscy będziecie w szoku. Już wiem, skąd polega, na czym polega, wystarczy cofnąć się, jakby wszystko ukryte jest w księdze przeszłości. Dotarłem do takiej bomby, już wiemy, na czym polegają jego demony, jego wszystkie skojarzenia seksualne, ataki na Boxdela, na mnie, wszystko, te wszystkie konteksty. Dotarłem do pewnych scenogramów, nie, no poważnie. Ale dajcie mu odejść, po co tego Najmana podbijacie ciągle, no? Nie, odejdź.
powiedzieć, ale w niesławie, w hańbie, tak jak na to, jak na to zasługuje. Dobrze, Jacku, dokończmy nasze sprawy, a mianowicie, czy na Cage'u olejemy sobie te sprawy, bo to wiesz, przecież to są w ogóle nieważne osoby, jakieś persony internetowe, jakieś nitra, przecież po co o tym gadać? Czy jakby chcesz, o pozwie sobie pogadamy na pewno, ale czy jakby zostawimy w spokoju nieletnie osoby? Na tym Cage'u. Jeżeli mi to obiecasz, Jacku, ale obiecasz, to robimy Cage'a. Sylwester. Sylwester, ale potrafisz to obiecać, czy to jest za trudne? Ale podsumuję to jednym zdaniem. Znaczy ty akurat, ty nie jesteś głupi chłopak, tylko po prostu zagubiony. Podsumuję to jednym zdaniem. Naprawdę podbijasz ten temat już z taką uciążliwością godną lepszej sprawy. Ja rzuciłem parę, udostępniłem parę tematów z wykopu, w kontekście tego, jak to boli, bo Kali jak ukraść krowę, to dobrze, jak Kaliemu to źle. Pokazałem tylko. To był pewien projekt socjotechniczny, eksperyment socjotechniczny. A to ty teraz wałkujesz, bijesz to masło, bijesz wokół tego. Dobrze, prosta sprawa. Jacek, twoja decyzja. Obiecujesz, że nie będzie... Parę tematów dotyczących ciebie mnie interesuje. A to bardzo proszę, o mnie możesz gadać. Natomiast obiecujesz, że nie będzie ten temat poruszany, o którym wspomniałem, masz Cage'a. Nie obiecasz, nie masz Cage'a. Wybór należy do ciebie. Czas leci. Wiesz, tylko problem polega na tym, że ja jestem typem, który nie lata za nikim. No to nie masz Cage'a. Dobra, przejdźmy do... tematu, okay, Robert. Podjąłeś decyzję. Przejdźmy do tematu... Słucham? Trzymaj się, tchórzu. Ale nie, poczekaj, jeszcze tu jest inny temat. Poczekaj. Robert powiedział, że bardzo odciągasz młodzież od idei prawicowych. Co ty na to? Ale jakby w nieuświadomiony sposób. Bo wydaje mi się, że Jacek, chcąc promować patriotyzm i przez to jednocześnie, że wie, jaki ma wizerunek, że opiera się raczej na negatywnych emocjach, jemu to się może nie łączy do końca, nie zdaje sobie sprawy albo zdaje sobie sprawę, że może część młodzieży po prostu odstraszać od tych idei, będąc ich rzecznikiem. Ja rozumiem, Robert, że teraz udajesz poważnego, a... Nie, to akurat to jest to... Znam cię prywatnie i teraz próbujesz obśmiewać bardzo poważne sprawy. Jeżeli tak uważasz, to jest krzywdzące. Jeżeli mówisz to sarkastycznie, to ja to kupuję. Ironiczno-sarkastycznie kupuję, ale też wolałbym, żebyś Nie, Jacek, nie. Uważam, jak wychodzisz i mówisz bez kontekstu w oktagonie Bóg, honor, ojczyzna, to nie trafia to do młodych ludzi w taki sposób, jaki tobie się wydaje. No to tobie się też również rzeczy wydają, a zobaczysz, jaki będzie efekt końcowy, bo po owocach nas poznacie. Mnie krótkotrwały efekt, taki trzask, pach, nie interesuje. O, już, chwilowa sensacja. Ja jestem długodystansowcem i projekt, w którym ja jestem zaangażowany, to nie jest tylko mój projekt, on jest obliczony nie na dni, nie na tygodnie, no co najmniej na 12 najbliższych miesięcy. A bierzesz pod uwagę jakieś korekty kursu, czy uważasz, że nie wiem, że czytanie przez 20 minut tego listu to był dobry ruch, tak w retrospekcji, czy nie? Ten list, który nie był żadnym fejkiem, to oczywiście... Nie powiedziałem, że był fejkiem. Nie, to ja mówię to do Wardęgi, jak persona do Wardęgi. Dobra. Ten list wywołał wielkie zamieszanie, na którym nam zależało, i wywołał wielki ferment w umysłach wielu ludzi. I to już jest sukces. A czy kogoś nudził, czy nie, to już jakby to jest do jego świadomości, bądź braku świadomości. Myślę, że można... Ale ten list przeczytany, Robert, rok temu oczywiście, nie w kontekście wojny, nie w kontekście aktualnej targowicy i tak dalej, tych zamieszań na polskiej scenie, byłby nietrafiony. Rok temu by nudził. Teraz był jak najbardziej w punkt. No ja nie uważam tak. Uważam, że można to zrobić. To, co próbujesz robić, ja rozumiem mniej więcej, jeśli chodzi o ideę, ale robisz... Ale na tym to polega, żebyśmy się pięknie różnili. Ty tak nie uważasz, ja tak uważam. Nie znasz... Po prostu nie chcę mieć pokolenia lewaków całego, no. A jak będziesz tak dalej robił, to tak się to skończy, no. Mówię ci, no. To przyjmuję to do wiadomości, no ale jesteś w wielkim błędzie. Okej. Okay. Dobrze, z racji tego, że podjąłeś decyzję, że nie będzie naszego Cage'a, to chciałbym dopytać... Co? Jak ty mnie nazwałeś? Ty tchórzu. Nie, ale jak tchórzu? Ale ty nie potrafisz, nie mogę ci przejść...
przez gardło takie słowa, że jakieś nie możesz dobry, pewnej zasady dobry, przestrzegać? Jak trzeba, jeszcze raz, nie przebijesz mnie, ty jesteś dobra i trzeba się poznęcać nad Fagatą, nad tam Lalunie grzebałeś. Mi też, było zarzucane właśnie, że się nie znęcał nad Fagatą, tak. Tylko że... Oczywiście, że się znęcałeś, że to podchodziło pod znęcanie się, ale to tobie to sprawiało, no jak widziałem, jak choć to radochę sprawiała tutaj, kiedy jest konfrontacja twarzą w twarz, no to niestety, no Wardęga wymięka. No. A nie będziesz prowadził naszego face to face'a, żeby zmienić temat, bo ja już się szykuję na to, że wy będziecie się napierdalać, a ja będę się wpychał. A to ja nie dostałem takiej propozycji. Okej, okay. Czyli to boks, tak? Ty mnie Wardęga do żadnych próśb nie zmuszaj, bo ty mi życia układał nie będziesz. No. Dajcie Wardęgę na naszego face to face'a, proszę. Jeżeli nie, a boks by wtedy poprowadził następny ten, Kedźmi. Chodzi o to, że jeżeli nie jesteś w stanie tego obiecać, wiesz, muszą być przestrzegane pewne zasady. I tu nie jest, że nie odbieraj tego jako ujmy na honorze. Po prostu mówisz, tak, uważam, że... Ale posłuchaj, Jacek. Teraz udajesz, a ja uważam, że udajesz. Ale chciałbym już tylko dokończyć tą myśl. Proszę, pozwól mi dokończyć myśl. Bo zobacz, jak ty mówisz, to my słuchamy. Niezależnie, czy się zgadzamy, to słuchamy. Czy mogę teraz ja powiedzieć? Godnej, bo to jest właśnie... Nawiązujesz za cietrzewieniem godnej, lepszej sprawy do tematu, który ci mówię, że jest dla mnie trzecio, pięcio, sześciorzędny, w ogóle nie interesujący mnie, a ty ciągle wokół tego tematu... Czyli rozumiem, że przemycasz mi tam informację, że nie poruszysz tego tematu, bo ja jestem głupi chłop, ja od pranków zaczynałem i trzeba, wiesz, dosadnie powiedzieć. Nie interesuje mnie ten temat twojego wspólnika. No, dobrze, Jacku. Jakieś pytania jeszcze do Jacka? Dziękujemy już. I'm good. Dobrze, Jacku. Wszystkiego dobrego. Jacku, czy trenujesz? No to się, kurwa, zdziwisz. Poczekaj, Marki Renti ma pytanie do Jacka. Bo ja jestem tak w ogóle z boku bardzo tego wszystkiego. I ja tak, jak słucham czasami wypowiedzi pana Jacka, to się po prostu zastanawiam, czy istnieje chociaż jakakolwiek szansa, że może pan się troszeczkę mylić czasami. Czy nie? Konkretnie? Ale nie, no to w czymkolwiek, w sensie po prostu, że po prostu 100% tylko jest po pana stronie racji i nie ma kompromisu żadnego. Ja zapytam Jacka. Ja zapytam Jacka, ty będziesz miał okazję. Nie, oczywiście człowiek jest omylny. Człowiek jest omylny, człowiek błądzi. Nie, jasne, odpowiedź jest taka, że bardzo często zdarza mi się, że się łapię na tym, że się mylę i wyciągam sam wobec siebie z tego konsekwencje. Jeżeli taka odpowiedź satysfakcjonuje, to taka jest odpowiedź. Nie, to mnie nie satysfakcjonuje, się po prostu zastanawiam, bo często jest wydźwięk po prostu taki, że no jest 100% racji po pana stronie i nie ma w ogóle opcji żadnej dyskusji. Jeżeli ona jest akurat... Uważasz, bo nazwałeś to, co się stało z tym dzieckiem, znaczy te komentarze o Nitro i tak dalej. Ja też uważam, że kto mieczem wojuje i tak dalej, ale nazwałeś to jakby performancem i tak dalej, a nie uważasz, że właśnie ty powinieneś być takim typem, co powie, to jest temat, którego nie warto tykać, mimo że Nitro tam swojego czasu, to ten żart z tego wykopu to był po prostu przegięciem i tyle, no. Mhm. Czy nie możesz powiedzieć, że dobra, to zjebałem, to był błąd za daleko, a nie mówisz, że to jest jakiś performance czy coś? Oczywiście, Robert, odpowiedź brzmi tak. Nitro przekroczył w swojej działalności wszelkie granice i za łzy, to szczególnie dwie matki mnie zobowiązały do tego. Za łzy dwóch matek, gdzie dzieciaki, gdzie córki były naprawdę zhejtowane publicznie. On mówi, że to są no-name'y. To nie są no-name'y. To są ludzie, którzy mają rodzinę, którzy mają serca, którzy cierpią. I były dwie dziewczynki z dużymi problemami psychicznymi i osobiście się do mnie zwróciły z prośbą, aby ten suku, to cytuję, odczuł na własnej skórze. A jeżeli przyszła okazja, jestem cierpliwy jak sęp. I akurat wpadła okazja, no to widzę, że nie ma takiej grubej skóry, jak mu się wydawało, kiedy obrażał, hańbił, poniżał innych, doprowadzał ich do prób samobójczych. Tyle. Okej, okay, czyli nie miałeś takiej refleksji, że nie chcesz robić tego samego, co on, bo to krytykujesz właśnie, nie? Ale to że... nawet nie było, to cię nawet w jednej tysięcy nie zbliżyło do tego, co on robił przez lata. A zobacz, jak zabolało. To się nawet w jednej tysięcznej nie zbliżyło. Do cierpienia tych ludzi, bo czym to jest jakiś Royal Baby, czym są te jakieś łzy dziewczynki, która była pohańbiona z uwagi na hańbienie jej publiczne przez otyłość, to były inne, to są inne łzy, ma cierpienia tamtych matki, tamtego ojca, to były inne.
Jesteś w stanie, Robert, to skategoryzować? Bo co, bo ktoś był mniej znany w internecie? Naprawdę tak uważacie, że jesteście ponad innymi? Jesteście lepsi? Nic takiego nie powiedziałem, tylko no myślę, że... Powiedziałeś. Między słowami powiedziałeś. Nie przecież powiedziałem. Przecież dobrze wiesz, że ten facet żywił się budowaniem nienawiści, hańbieniem innych przez lata. Ale zrobiłeś to coś... tylko dlatego, że nie widzieliście publicznie tych łez i tego cierpienia, to dlaczego one się wtedy nie liczą? Nie, liczą to się. To cierpienie tych anonimowych ludzi się nie liczy? Ale udostępniając tę pastę z wykopu, jakby użyłeś tego samego narzędzia, za które używanie jego krytykujesz. Czujesz to? To się nawet nie zbliżyło do tego. No dobra, no to... się nawet nie zbliżyło. Bo się kręcimy w kółko i tyle. Wyjaśnijcie to sobie, żeby pogadacie rana zabolała, o tym. Ja nie będę gadał o nitro i tak dalej. Nie, to jest koniec to tematu. Żeby rana zabolała, trzeba posypać solą. Więc tu nawet nie zostało, tu został na parstek soli wpuszczony. Okay, dziękujemy za telefon. Wszystkiego dobrego. Siemano, tchórzu. Wszystkiego dobrego, odważniku. Mogę coś szybko powiedzieć? No. Jacek uruchamia w tobie takie emocje. We mnie? Zaczynasz, no, że mam wrażenie, że tracisz taki spokój troszkę. Wiesz co, nie. Bo zaczynasz na przykład dużo być w chuj sarkastyczny, co na przykład mi się nie podoba i to też nie jest jakąś oznaką siły, bo zaczynasz się chować za sarkazmem i tak dalej. I w ogóle zanim coś Jacek się rozpędził, to mam wrażenie, że on na ciebie tak działa, zanim cokolwiek powie, to ty już od początku już jesteś trochę taki wytrącony z równowagi. O. Nie, wytrącony z równowagi nie. Uważam, że w jakiś sposób mnie wytrącili chyba jak był Take Fan i Mateusz.